czytaniu dzisiejszej Ewangelii Jezus wspomina między innymi o czynach, a konkretnie czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. To zdanie przywodzi mi na myśl inny fragment Ewangelii, w którym Jezus wspomina o czynach właśnie. Mianowicie po czynach ich poznacie, po owocach ich poznacie. Można dojść do konkluzji, że czyny mówią głośniej niż słowa. I tak wydaje mi się, rzeczywiście jest. Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas, a zatem słowo stało się czynem. Jezus urzeczywistnia wolę Boga poprzez swoje życie, które przepełnione jest cudami. Największym cudem jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. I to także czyn. Być może warto wykorzystać to czytanie, ten dzisiejszy dzień, ten fragmencik wyciągnięty z liturgii dnia, do tego, ażeby zastanowić się także nad swoimi czynami i nad swoim życiem. Jak bardzo w tym życiu, jak bardzo w naszym życiu urzeczywistnia się Słowo Boże. Jak bardzo jest to nasze życie przepełnione przecież najróżniejszymi czynami, podobne do czynów i do życia Jezusa. Życzę nam tego, żebyśmy, podobnie jak Jezus, mogli powiedzieć: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Szczęść Boże.